Pustelnik pustelnikowi nierówne. Różni bywają pustelnice. Koło mojego rodzinnego Rypina jest wiele pięknych jezior. Wśród nich jezioro Kleszczyńskie i położone nad nią małe sanktuarium, studzianka z kaplicą z XVIII wieku. Istnieją przekazy mówiące o tym, że w pewnych okresach była przy tej kaplicy pustelnia, a pustelnik miał się tym miejscem opiekować. Istnieje też przekaz, że w czasie jednej z wizytacji biskupich wyrzucono z tego miejsca pustelnika za handel kradzionymi końmi. Nie każdy zatem pustelnik jest prawdziwym pustelnikiem. Różne mogą być motywy wyboru takiego życia. Złym motywem jest na pewno ucieczka przed światem czy ludźmi. Jeśli uznamy świat za zły, a ludzi za jeszcze gorszych, to pustelnia może być ucieczką, a jednocześnie wyrazem pogardy dla świata i ludzi. Prawdziwy pustelnik będzie kochał świat, stworzony przecież przez Boga i ludzi, którzy nawet pogubieni nie przestają być Bożymi dziećmi. Jest wiele przykładów, jak pustelnicy, ci prawdziwi, potrafili czasem porzucić pustelnię dla jakiejś misji w świecie. Wielu z nich było też otwartych na ludzi, którzy przychodzili po jakąś radę czy światło. Świata i ludzi można się bać, a można też mieć poczucie wyższości wobec nich. To także są manowce pustelniczego życia. Pycha zagraża każdemu, także pustelnikowi. Ciągle trzeba się jej przeciwstawiać, pielęgnując ducha pokuty i przypominając sobie, że jest się zgubionym grzesznikiem. Można natomiast godziwie traktować pustelnię jako miejsce odpoczynku i oddechu. Jezus powiedział do swoich uczniów: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Temu miała służyć pustelnia brata Alberta na Klatówkach. Dzisiaj akurat obchodzimy wspomnienie tego świętego. W tym miejscu podjąłem ostateczną decyzję, by zostać księdzem. Pustelnia ma być przede wszystkim miejscem szukania Boga, prawdy o Bogu i prawdy o nas, której udziela nam odnaleziony Bóg. Temu ma służyć pustelnia, którą buduję. W chwili, gdy nagrywam ten film, trwa 5. dzień zbiórki. Przekonaliśmy 13 darczyńców i zebraliśmy 1810 zł. Bardzo za to dziękuję. Zapraszam kolejne osoby do wsparcia naszego dzieła, mniejszą czy większą sumą. Chciałbym, by wiele osób miało swoje udziały w tej pustelni. Wszelkie szczegóły są umieszczone na specjalnej stronie projektu. Jeśli są jakieś pytania, proszę je zadawać, odpowiem. Proszę też o udostępnianie, gdzie się da, informacji o naszej inicjatywie. Zbudujmy razem pustelnię, miejsce dobrych rekolekcji.